Chciałem przywitać i podziękować za udział dwóm przedstawicielom parlamentu, to jest Tadeuszowi Tomaszewskiemu, posłowi na Sejm RP z ramienia SLD oraz posła Jacka Kwiatkowskiego z Twojego Ruchu. Drodzy Państwo, drodzy mieszkańcy Konina, koleżanki, koledzy, od 125 lat na całym świecie robotnicy, lewica upominają się w dniu 1 maja o godność świata pracy, wartość pracy, godny byt i równość społeczną. Pochody pierwszomajowe na ziemiach polskich również posiadają ponad stuletnią tradycję. Przemarsze, wiece i pikniki odbywają się w setkach polskich miast i miasteczek. Przez dekady stały się również ważnym elementem lokalnej tożsamości. Podobnie jak kluczowym elementem tożsamości całej lokalnej lewicy, wszystkich środowisk zawodowych, stał się pierwszomajowy pochód ulicami miasta Konina. To właśnie konińska lewica, jako pierwsza w Polsce po przemianach ustrojowych, przemaszerowała ulicami naszego miasta, by zaakcentować niezadowolenie z pogłębiającego się bezrobocia i biedy. Już wtedy mówiliśmy o tym, że Polacy nie są beneficjentem przemian ustrojowych, a ofiarami, które poniosły najwyższą cenę. Dziki i bezduszny kapitalizm doprowadził do zubożenia znaczną część społeczeństwa i odebrał nadzieję na przyszłość. Również godność i nadzieję na lepsze życie. W pracy nie mamy imion, lecz przypisaną liczbę porządkową, a rolę pracownika sprowadzono do roli bezimiennej maszyny służącej do osiągania jak najniższym kosztem, jak najwyższego zysku. Kapitalizm niczym wirus niszczy ten kraj, pozbywając się jego majątku wypracowanego przez wiele pokoleń Polaków. Zanikają wszelkiego rodzaju więzi społeczne i ludzka solidarność. Dziś życie pracownika, byt przeciętnego Polaka to wybór pomiędzy pracą za marne wynagrodzenie, a często niewystarczające na zaspokojenie podstawowych potrzeb, a emigracją lub bezrobociem i całkowitym wykluczeniem społecznym. Oficjalny medialny przekaz rządowy brzmi: Zielona Wyspa, pogoń za bogatym Zachodem, a prawda jest taka, że z dnia na dzień rośnie niezadowolenie społeczne. Twarz skrajnej biedy ma twarz dziecka. Jedyna dostępna umowa na rynku pracy jest to umowa śmieciowa, nadużywana przez pracodawców na gigantyczną skalę przy całkowitej demoralizacji, bierności organów państwa i wymiaru sprawiedliwości. W Polsce to nie umowy śmieciowe są śmieciowe, tylko pracownicy, którzy nie mają żadnych praw, są wykorzystywani i bezradni wobec własnej krzywdy. Każdy pracownik powinien mieć wystarczające środki na utrzymanie rodziny, opłacenie rachunków i wyjazd na urlop. Tymczasem mamy ponad 10% biednych pracujących. Dzisiaj praca nie zabezpiecza przed ubóstwem. Drodzy Państwo, społeczeństwo ocenia i rozlicza z zapowiedzi, które mogliśmy słyszeć niejednokrotnie przez ostatnie 8 lat i możemy słyszeć w najbliższym jakimś expose. Nie bardzo jest z czego rozliczać, bo prawie nic nie zostało zrobione. Został podniesiony wiek emerytalny, zostało grzebane przy kodeksie pracy, który za każdym razem coraz bardziej bije w pracowników. Miało być lepiej, a w wielu obszarach warunki życia, egzystencji się pogarszają. Coraz więcej ludzi żyje poniżej minimum. Pogarsza się zdrowie psychiczne Polaków i z uwagi na brak pracy, brak możliwości utrzymania rodziny, wykształcenia dzieci, ludzie odbierają sobie życie. Z przyczyn ekonomicznych. Tych ludzi mamy z roku na rok coraz więcej. Tego niestety na wiejskiej najprawdopodobniej się nie widzi. Tak być nie może. Lewica od 25 lat po przemianach ustrojowych zawsze się sprzeciwia takim praktykom. Większość polskiego społeczeństwa ma poglądy lewicowe. Taki jest fakt. Chce państwa opiekuńczego, które nie angażuje się w wyprawy wojenne, w które wciąga nas sojusznik natowski, w którym nie ma dzikiej prywatyzacji, z równym dostępem do oświaty
usług medycznych i sprawiedliwego podziału dochodu narodowego. Dzisiejsza manifestacja, dzięki Wam, dzięki Waszej bytności, jest dowodem na to, że walka ludzi pracy, walka o sprawiedliwość społeczną, równy rozdział dóbr jest nadal aktualny. Sprzeciwiamy się takim rzeczom jak takie praktyki związane z manipulacjami przy kodeksie pracy, z spychaniem pracownika na margines jako jednostki, jako maszyny, łamaniu praw pracowniczych, takiemu urządzeniu przede wszystkim, które widzimy na co dzień w mediach, podziałowi społecznemu pod względem ekonomicznym. Bardzo przykrą rzeczą jest, i to u nas w Koninie również można zobaczyć, na wielu osiedlach sąsiedzi, którzy mieszkają po 30-40 lat w jednym bloku, kiedyś zapraszali się na imieniny, pili razem kawki, niestety w chwili obecnej przestają mówić sobie dzień dobry ze względu na różnice ekonomiczne. Jednemu się udało w obecnym systemie, drugi się nie potrafił znaleźć. Jest to bardzo przykre. Mówimy również nie wzrastającemu bezrobociu, które niestety z roku na rok coraz bardziej galopuje. Wojną politycznym, które nie wnoszą nic dobrego, a jedynie dzielą społeczeństwo. I również galopującej drożyzny, bo musimy sobie też o tym głośno mówić, że wartość pracy w Polsce jest coraz mniejsza. Niestety 50% społeczeństwa ze swoich dochodów nie jest w stanie utrzymać się, jak to się mówi, do pierwszego i musi sięgać po chwilówki, które też zabijają, bo nie mają zdolności kredytowej, żeby móc przeżyć. To jest również przykre. Trochę przykre słowa, ale jednak prawdziwe mimo wszystko. Niech się święci 1 maja. Drodzy Państwo, w chwili obecnej po raz pierwszy od 25 lat nie ma z nami inicjatora pochodów tutaj w naszym mieście, który jako pierwszy po przemianach ustrojowych zorganizował pochód pierwszomajowy wbrew temu wszystkiemu, co się działo. Nasz kolega Józef Nowicki w chwili obecnej, w dniu dzisiejszym, niestety nie mógł uczestniczyć w pochodzie, ale jest z nami, jak to można przenośnie powiedzieć, myślami i zaakcentować chciał swój udział w dzisiejszym pochodzie, przekazując paniom dar, który stosujemy zawsze przy każdej kampanii i nie tylko. Drodzy Państwo, bardzo proszę Bartka Nożewskiego i kolegów o przekazanie podarunku dla pań od prezydenta Nowickiego. Dziękuję serdecznie. Właśnie w tym dniu to wykonano akcentuje jego charakter. Wiosną, kiedy cały świat budzi się do życia, myślimy inaczej o tym, co będzie, niż o tym, co było. Przecież 25 lat było ono zrobione różną treścią, która przybierała odmienny charakter. Także to jest znamienne dla społeczności. Takie jak na przykład wytrzymałość, solidarność, cierpliwość, męstwo, odwaga i ład, współpraca, współzawodnictwo. Praca bogaci i łączy ludzi, wyrównuje także nierówności społeczne. Jeśli człowiek traktuje pracę jako swoje posłannictwo, praca za niego staje się dużą. Szanowni Państwo, szanowni działacze związkowi, koleżanki i koledzy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej na czele z kolegami przewodniczącymi Rady Miejskiej i Powiatowej SLD. Drodzy przyjaciele, jesteśmy tutaj dlatego, że w Polsce ponad 1 800 000 osób jest bez pracy. Jesteśmy tutaj dlatego, że najwięcej w Europie w Polsce jest umów śmieciowych. Jesteśmy tutaj, bo jako Lewica opowiadamy się za tym, aby płaca minimalna była na poziomie płacy, połowy płacy średniej. Jesteśmy tutaj, bo Sojusz Lewicy Demokratycznej walczy o to w Sejmie, aby ustanowić płacę minimalną za godzinę. Jesteśmy tutaj razem, bo polska Lewica walczy o godne emerytury.
to my jako jedyni złożyliśmy w parlamencie wniosek o podwyższenie najniższych świadczeń o 200 zł. Jesteśmy tutaj, bo walczymy o równe prawa dla kobiet i mężczyzn. Równe prawa w płacy, pracy i w życiu publicznym. Szanowni Państwo, wielu rządzących spotyka się w ekskluzywnych restauracjach, ustalając recepty dla Polski. A my mówimy, że miejscem dialogu jest rozmowa między pracodawcami, pracownikami, związkami zawodowymi. Trzeba wrócić w Polsce do dialogu społecznego przerwanego przez rządzących. Trzeba zamiast rozmowy na ulicach rozmawiać w parlamencie, rozmawiać w komisji trójstronnej. To jest obowiązek władzy wobec ludzi pracy. Chcemy, aby Polska dobrze wykorzystała swój czas, korzystając ze środków Unii Europejskiej. Ale nie ma zgody ludzi polskiej lewicy, żeby pieniądze te służyły tylko wielkim aglomeracjom. Te pieniądze muszą służyć wszystkim. Muszą służyć mniejszym miejscowościom, muszą służyć zwiększeniu szans na pracę dla ludzi młodych. To jest nasza szansa, którą musimy wspólnie wykorzystać. Szanowni Państwo, jestem przekonany, że obecność Państwa tutaj to również zgoda na to, żebyśmy budowali swoją przyszłość. Przyszłość każdego z nas, przyszłość młodych ludzi, przyszłość ludzi zasłużonych dzisiaj na emeryturach i rentach, przyszłość tych, którzy tworzą nowe miejsca pracy pracodawców. Tutaj w Polsce, to tutaj jest nasze miejsce, to tu dzisiaj jesteśmy razem z Biało-Czerwoną Rzeczpospolitą. Niech się święci 1 maja. Dziękujemy panu posłowi. Poproszę teraz Władysława Sekąskiego, przedstawiciela Związku Energetyków ZEPAK Konin. Dzień dobry, witam wszystkich uczestników pochodu. Nie będzie to może moje osobiste przemówienie, po prostu przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Gus prosił, abyśmy jako związkowcy przekazali to, co on napisał. Koleżanki i koledzy zebrani, przewodniczący ogólnokrajowych organizacji członkowskich OPZZ. 1 maja od 1889 roku Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Po 25 latach przemian w Polsce nie ubywa niesprawiedliwości. Ulegamy wyzyskowi, wracają podziały klasowe, trudno więc w tym dniu wiwatować. Przybywa umów śmieciowych, świadczenia rodzinne są niskie i selektywne, rośnie poziom ubóstwa, zwiększa się rozwarstwienie społeczne. Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zwróciła się do wszystkich struktur branżowych i terytorialnych o przeprowadzenie w tym dniu demonstracji, pikiet, happeningów, akcji ulotkowych, pisania petycji i listów do władz lokalnych i ogólnokrajowych. Działania te traktujemy jako kontynuację naszego protestu z dnia 18 kwietnia bieżącego roku w Warszawie. Z tego względu w dniu 1 maja domagamy się godnej pracy i płacy, likwidacji śmieciówek, minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 50% średniego wynagrodzenia i odpowiadającej temu wynagrodzeniu stawki wynagrodzenia godzinowego, odmrożenia płac strefy budżetowej, niższych podatków dla najuboższych, wyższych i bardziej powszechnych świadczeń społecznych. Koleżanki i koledzy, zwracam się o wsparcie przez Wasze organizacje obchodów święta 1 maja, organizowanych przez struktury terytorialne OPZZ w całym kraju. Z koleżeńskim pozdrowieniem, Jan Gus. I króciutkie, po manifestacji 18 kwietnia chcę powiedzieć, że przedstawiciele organizacji związkowych regionu konińskiego byliśmy tam, zamanifestowaliśmy dokładnie to, co przed chwilą było napisane. I tu mam
Szanowne koleżanki i koledzy, uczestnicy ogólnopolskiej manifestacji OPZZ w Warszawie, 18 kwietnia 2015 roku był dniem wspólnego protestu branżowego ruchu zawodowego przeciwko antypracowniczej i antysocjalnej polityce rządu. Było nas ponad 50 tysięcy. Dziękuję Wam, koleżanki i koledzy, za poświęcenie i determinację, za wysiłek, jaki włożyliście i wkładacie w walkę o prawa pracownicze i związkowe. W wielkim, gwiaździstym marszu demonstrowali przedstawiciele wszystkich branż zrzeszonych w naszej Konfederacji. W stolicy widoczni byli m.in. nauczyciele i pracownicy oświaty, metalowcy, kolejarze, pocztowcy, energetycy, górnicy, hutnicy, strażacy, budowlani, pracownicy gospodarki komunalnej, ochrony zdrowia, inspekcji sanitarnej, przemysłu lekkiego, chemicznego i obronnego. Pokazaliśmy, że działamy wspólnie i nie damy się podzielić. Udowodniliśmy, że potrafimy się zmobilizować, a nasza walka o prawa pracownicze, prawo do godnej pracy i wynagrodzenia jest ponadbranżowa. Stanęliśmy w jednym szeregu w obronie praw pracujących na umowach śmieciowych i nie mających prawa zrzeszania się w związkach zawodowych. Manifestacja spotkała się z szerokim zainteresowaniem w kraju i za granicą. Z wielu państw płynęły do nas poparcia od związkowców. Nawet nieprzychylne nam na co dzień media tym razem nas nie krytykowały. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy liczącą się siłą i mamy duże zdolności organizacyjne i mobilizacyjne. Przyjechaliście do Warszawy z najdalszych zakątków Polski. Spędziliście wiele godzin w podróży i kilka godzin manifestując na ulicach Warszawy. Podczas manifestacji wspólnie wyartykułowaliśmy nasze oczekiwania. Złożyliśmy w ministerstwach petycje, w których wskazaliśmy na trudną sytuację w wielu zakładach i branżach. Pokazaliśmy, że jesteśmy znakomicie przygotowani merytorycznie, a zarazem nie godzimy się na antypracowniczą i antyspołeczną politykę władz. Dlatego domagać się będziemy od rządu pilnej realizacji zgłoszonych postulatów. Jeżeli rząd po raz kolejny zlekceważy nasz głos, będziemy zmuszeni do podjęcia naszych działań protestacyjnych. Nie ustępujemy. Razem jesteśmy silniejsi. Podpisał z pozdrowieniem związkowym przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Gus. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, wiem, że może trochę długo to trwa w dniu dzisiejszym, jednak jeszcze pozostała nam młodzież, która też ma coś do powiedzenia. W SLD jest... Gdybyśmy zapytali ludzi, którzy dopiero zaczynają naukę, a tych, którzy ją kończą, odpowiedź byłaby zgoła inna. Rynek pracy szybko pozbawia złudzeń. Zamiast wielkich planów i marzeń, pozostaje chęć stabilności, równowagi, usamodzielnienia się. I niestety często są to tylko płonne nadzieje. Zamiast umowy o pracę, umowa śmieciowa. Zamiast dobrej pensji, niepłatne nadgodziny. Zamiast czasu dla rodziny, ślęczenie po nocach w pracy. Kto z Was zna kogoś, kto wyjechał za pracą na zachód? Ja znam. Proszę, ręka do góry. Lepsze byłoby pytanie, kto z nas nie zna kogoś, kto wyjechał. I ci ludzie, ci młodzi ludzie pracują na obcą gospodarkę. Czy im się dziwię? Nie. Czy im zazdroszczę? Nie. Bo chcę, tak jak wielu moich koleżanek i kolegów, pracować na naszą gospodarkę, pracować na nasze lepsze jutro. Jest w nas energia, jest w nas siła i chęć. Widzimy, jak pracownik jest deptany. Widzimy dookoła cwaniactwo, widzimy nadużywanie umów śmieciowych. Musimy powiedzieć zdecydowane nie prawu, które na to zezwala. Jeśli nasz sprzeciw, jeśli nasze nie będzie wystarczająco silne, jeśli naszą siłą i chęcią do pracy pokażemy, co potrafimy, to ten kraj będzie lepszy. Lepsza będzie też nasza przyszłość. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie młodzieży. To nie jest
jedyna osoba, jeśli chodzi o młode pokolenie w naszych strukturach lewicy, które mówi to, co faktycznie się dzieje. Mamy godnych następców i to cieszy. Lewica jest, lewica żyje i lewica będzie żyć. Kochani, dziękuję wam pięknie za to, że... Spotkajmy się gdzieś na festynie. Miłego dnia. Dziękujemy pięknie również orkiestrze, która w chwili obecnej zakończyła, i naszym marżoletkom, które od 3 lat uświetniają również pochód. Marżoletki są zespołem łączonym, jest to Konin i Rychwał, za co bardzo dziękujemy, że też również wytrwałyście z nami. Spotkajmy się za rok. Dziękuję, niech się święci 1 maja. Thank you.